Czterokryk. Dialog. Czterokryk w autobusie. Ciekawe. Tak. To jeszcze taki ciepły, świeży, dzisiaj napisany. To jest kanał. Oma. Czasem działasz tak od dupy strony. W stosunku do mnie. W stosunku ze mną. Jedziesz, ulepszasz, perfekcjonujesz. Pieszcząc myśli i skórę, językiem jak diament wśród spamu. Dekorator wnętrz. On. Czymś tak niejasnym jest dla ciebie męskie pożądanie, że widzisz tylko wzburzone fale. Oceniasz ich wysokość, nie znając roli księżyca. A je bardziej niż pieprzyć, chciałbym cię przenikać. Jebać cię sakralnie, kochać całym duchem. Tak jak nie śniło się filozofom i tam, gdzie nie można sięgnąć piórem. Po pierwszym wierszu Kasi powiedziałam, że piękny. Czy ja tutaj też coś muszę skomentować? Może stwierdzić, że to jest też, należy doceniać tego typu pisanie, umiejętne używanie odpowiednich określeń. Jako awangarda. Już raczej niż przeczytam pewien wiersz, który zwykły mówić na wieczorkach poetyckich. Z tej racji po prostu, że wydaje mi się, że mam najbardziej pozytywny odbiór. Nie, chciałbym trochę uniknąć przesytu, więc pewnie sporo osób zna ten wiersz, ale mimo wszystko go powiem. Po dwóch miesiącach siedzenia w domu, wyjście na ogród to żegluga w otwarty ocean. Jeszcze tamtej wiosny naprawdę byłem na drugim końcu świata. Teraz wiem, że świat nie ma dwóch końców, jest kulą. Kiedy myślę północną półkulą, południowa nie istnieje. Czasem w 10-milionowym mieście dwa razy spotkam tego samego nieznajomego. Zupełnie jakby chciał powiedzieć, południowa istnieje. W blaszanych domach, na fawelach, brudne szkrady patykiem w błocie bezmyślnie mieszają marzenia. A potem w śmietniku na Mokotowie znajdę książkę, którą czytałem jak byłem w jej wieku. Ten widok sprawia więcej bólu niż dosyć mało gwałtowna śmierć papieża, śmierć mojego dziadka. A nawet razem wzięte, to ciągle mniej niż śmierć mojego wiernego psa. To nic, powtarzaj sobie. Wartością jest zawsze siła. Tak fala jest siłą, a nie wodą, która wchodzi w jej skład. W ten sposób Roland dawno odpłynął na własnej fali. Jest stary, jego rękawica niemowna. Dzisiaj mógłby być dresiarzem w białych skarpetkach, który woła. Dasz fajeczka, mordo? To wszystko nie przekreśla szans na dobre błędy, szczęśliwe zbłądzenia. Pewien piękny, słoneczny poranek, gdy wszystko się rodzi. Śmiertelne rozkwita. A ty? Zapomnisz, w którą stronę płynie czas. Peruwiańscy Indianie z wielką czcią zjadali umierających mędrców. Przepraszam. Sen, retrospekcja. Grałem z szatanem w papier, nożyczki i kamień. Żeby zwyciężyć, musiałem przegrać choć raz. Bezskutecznie. Tramwaj, którym jechaliśmy, zabił kobietę. Miała na imię Rejosz Trachelia. Spaliśmy w niebieskiej pościeli, utkanej z szaty czarodzieja. Jak ja ją kochałem. Jezu, to niemożliwe, nie umiem kochać. Niemożliwe, że kochałem. Niemożliwe, że potrąci ją tramwaj. Reo, przecież jesteś aktorką, umiesz udawać. I świetnie uprawiasz hip-hipę. Już teraz brakuje mi ciebie. Czy naprawdę zginiesz? Ona już wiedziała, mówiła z uśmiechem. Ten pokój to twierdza teraźniejszości, oblężona przez przyszłość. Gdziekolwiek nie spojrzysz, jest już wszędzie. Więc zanim wkroczy przez bramy snów, pocałuj mnie. Bardzo, bardzo dziękuję panowi. Państwo teraz mieliście przykład usłyszenia różnych czterech osobowości i różnych poetów. Różnego traktowania słowa, tematu i różnego podejścia. Bardzo, bardzo się cieszę. W tej chwili bym chciała, żeby jeszcze tutaj Zdzisław nam przeczytał kolejne wiersze. Trzy, ile masz tam? Cztery. I tu dalej w twoim biogramie pisałeś, że niekiedy lubisz się zapoznawać z tematyką bardziej skomplikowaną, jak teoria strun czy czarne dziury. Że jesteś czytelnikiem Herberta, Różewicza, Becketa, ostatnio również Larkina i Miłosza. Akurat Larkina połączyłeś z Miłoszem.